Cześć! Zapraszamy Was na recenzję HTC U12 Plus po 4 miesiącach intensywnego użytkowania. Obudowa HTC U12 Plus od przodu i tyłu została wykonana ze szkła hartowanego, zaś ramki zostały wykonane z metalu. Obudowa tego smartfonu jest dość smukła, dzięki czemu urządzenie dobrze leży w naszej dłoni, jednak gdy będziemy trzymać go trochę dłużej, poczujemy, że jest on nie najlżejszy, ponieważ waży 188 gramów. Wszystkie elementy obudowy zostały bardzo dobrze spasowane, dzięki czemu nic nie skrzypi i nie trzeszczy. Ponadto zaletą obudowy w HTC U12 Plus jest to, że jest ona zgodna z certyfikatem IP68. Na lewej krawędzi smartfonu została umieszczona tacka na dwie karty nanoSIM lub jedną nanoSIM i jedną microSD, zaś na przeciwległej krawędzi znalazły się przyciski głośności i przycisk zasilania. Ponadto krawędzie boczne w tym urządzeniu należą do dość wyjątkowych, ponieważ znalazły się w nich moduły odpowiedzialne za obsługę AirSense. Jednak szczegółowo o ich działaniu opowiem w dalszej części recenzji. Na dolnej krawędzi znalazło się złącze USB typu C, głośnik multimedialny oraz mikrofon, zaś drugi mikrofon został umieszczony na górnej krawędzi. Niestety producent nie zdecydował się na umieszczenie złącza słuchawkowego w tym smartfonie, jednak postanowił dołączyć do zestawu słuchawki ze złączem USB typu C. Na tyle HTC U12 Plus nada się aparat główny, który składa się z dwóch matryc, dwutonowa dioda LED, skaner linii papilarnych, dwa mikrofony, czujniki oraz logo producenta. Na przodzie smartfonu został umieszczony dość spory wyświetlacz, który jest otoczony po bokach bardzo wąskimi ramkami. Nad wyświetlaczem umieszczono dwie soczewki aparatu frontowego, głośnik do rozmów, który jest jednocześnie drugim głośnikiem multimedialnym, podstawowe czujniki oraz diodę powiadomień. Warto również wspomnieć, że producent do zestawu dołącza przezroczyste etui ochronne, które jest wycięte na krawędziach. Wycięcia w etui są spowodowane funkcjonalnością krawędzi, a samo etui zostało wykonane z twardego tworzywa sztucznego. Jeśli chodzi o wyświetlacz, to do dyspozycji mamy 6-calowy ekran o rozdzielczości 2880x1440 pikseli, wykonany w proporcjach 18:9. Charakteryzują się świetnie nasyconymi kolorami i bardzo dobrymi kątami widzenia oraz jasnościami na przyzwoitych poziomach, aczkolwiek ta maksymalna mogłaby być nieco wyższa, ponieważ w pełnym słońcu nie wszystko jest doskonale widoczne. W HTC U12 Plus zainstalowany został system operacyjny Android 8.0 Oreo. Jest on dodatkowo wzbogacony o nakładkę systemową od producenta, czyli HTC Sense, która wprowadza do systemu wiele dodatkowych funkcji i urozmaiceń. Są nimi m.in. opcje paska nawigacyjnego. Pasek nawigacyjny w tym urządzeniu składa się z dwóch paneli. Pierwszy jest cały czas wyświetlany na ekranie, zaś drugi jest dostępny po przeciągnięciu palcem od prawej do lewej. Układ przycisków na paskach możemy dowolnie konfigurować, a jedynym ograniczeniem jest 5 ikonek na panelu. Do dyspozycji poza podstawowymi trzema klawiszami nawigacyjnymi mamy jeszcze pokaż ukryj pasek nawigacyjny, rejestrator ekranu, szybkie ustawienia, zrzut ekranu, wysuwanie belki powiadomień, tryb obsługi jedną ręką czy wyłączanie ekranu. Ponadto mamy rozpoznawanie twarzy, za pomocą którego można odblokowywać telefon. Opcja ta działa bez problemu, twarz jest rozpoznawana prawidłowo, a telefon odblokowywany błyskawicznie. W opcjach znajdziemy również tryb obsługi jedną ręką czy filtr światła niebieskiego. Jest także opcja inteligentny ekran, która pozwala na pokazywanie powiadomień na wyłączonym wyświetlaczu. Ekran ten może pojawiać się po podniesieniu telefonu do góry lub będzie wyświetlany przez cały czas. Gdy chcemy, żeby był wyświetlany przez cały dzień, ale w nocy już nie, to możemy ograniczyć jego wyświetlanie do godzin ustalonych w harmonogramie. Nakładka wprowadza też gesty na wyłączonym ekranie, a w nich znajdziemy wybudzanie ekranu po dwukrotnym dotknięciu wyświetlacza, przejście do ekranu odblokowywania po przesunięciu palcem w górę, czy bezpośrednie przejście do ekranu głównego po przesunięciu palcem w lewo. Możemy też uruchomić Blink Fit po przesunięciu w prawo palcem oraz włączyć aparat po szybkim przesunięciu palcem w dół. Oprócz wspomnianej funkcji nakładka wprowadza jeszcze szybkie uruchamianie aparatu po kliknięciu dwa razy przycisk zasilania. Znajdziemy tutaj też aplikację Boost Plus, w której umieszczono takie funkcje jak zwiększanie wydajności, optymalizator zużycia energii, zarządzanie aplikacjami, usuwanie śmieci czy blokowanie aplikacji przed dostępem do nich niepowołanych osób. Opcjami dla dźwięku, jakie wprowadza nakładka, są HTC Boom Sound dla wbudowanych głośników i pozwala ona przełączać głośniki pomiędzy trybem muzyki oraz kina domowego. Ponadto mamy HTC U-Sonic z aktywną redukcją szumów, które pozwala dostosować dźwięk w słuchawkach obsługujących tę technologię do swoich preferencji. Na koniec trzeba opowiedzieć o AirSense 2.0, czyli krawędziach z dodatkowymi funkcjami, które nie tylko są bajerem funkcjonalności, ale również ciekawym rozwiązaniem, które przydaje się na co dzień. Funkcjonalność AirSense 2.0 może być wykorzystywana w każdej aplikacji, jaką mamy zainstalowaną na urządzeniu. Dla poszczególnych aplikacji może być wybrana inna funkcja dla danego gestu na krawędziach smartfonu. Opcja ta umożliwia nam uruchamianie funkcji poprzez ściskanie krawędzi, co jest jeszcze podzielone na poziomy nacisku, ale także można użyć dwukrotnego dotknięcia i przytrzymania bocznych krawędzi.
Poszczególne gesty pozwalają na uruchomienie wybranej aplikacji lub aktywowanie funkcji telefonu po krótkim ściśnięciu lub ściśnięciu i przytrzymaniu w zależności od naszej konfiguracji. Takie same działania możemy dostosować w każdej aplikacji, a wtedy gesty te będą uruchamiać konkretne opcje wewnątrz nich. Ponadto przytrzymanie krawędzi może powodować dwa działania. Czyli ekran będzie utrzymywany w danej orientacji lub nie zostanie wygaszony. Ciekawym gestem jest wykonywanie konkretnego zadania po dwukrotnym dotknięciu krawędzi. Opcja ta bardzo fajnie sprawdza się z wykonywaniem zrzutu ekranu, ponieważ smartfon nie pozwala na wykonywanie screenów przy pomocy przycisku zasilania oraz zmniejszania głośności. Jak już powiedzieliśmy o ściskanych krawędziach, to jeszcze kilka słów o klawiszach dotykowych. Sporo osób narzeka na te klawisze, że nie są zbyt płynnie działające, że się przycinają i nie zawsze działają tak, jak działać powinny, aczkolwiek ja osobiście nie mam do nich żadnych większych zastrzeżeń. Szczególnie po aktualizacji, która jakiś czas temu się pojawiła, mam wrażenie, że te klawisze działają bardzo dobrze. Jeżeli tylko do nich się przyzwyczajimy na początku, to potem korzysta się z nich bardzo komfortowo. Dodam jeszcze, że po każdym dotknięciu tego klawisza poczujemy taką delikatną wibrację. Jedyny minus z tych klawiszy jest taki, jak już Patryk wspomniał, że nie zrobimy zrzutu ekranu, przytrzymując jednocześnie klawisz zasilania i zmniejszania głośności. Skaner linii papilarnych w tym urządzeniu został zlokalizowany w takim miejscu, że nie ma żadnego problemu, żeby w niego trafić. Samo odblokowywanie przebiega bardzo dobrze i szybko. Odcisk palca jest rozpoznawany błyskawicznie i prawidłowo, a telefon blokowywany natychmiast. Plusem jest to, że czytnik jest cały czas aktywny, więc nie musimy poświetlać ekranu. Czytnik dodatkowo możemy wykorzystać do wykonywania selfie w aplikacji aparatu, czy także do podświetlenia ekranu, gdy przyłożymy do niego inny palec niż służy nam do odblokowywania telefonu. W smartfonie umieszczono procesor Qualcomm Snapdragon 845, grafikę Adreno 630 oraz 6 GB pamięci RAM. Oprócz tego mamy 64 GB pamięci wbudowanej, którą możemy rozbudować przy użyciu kart microSD. Jeśli chodzi o płynność, to HTC U12 Plus jest naprawdę świetnie działającym urządzeniem. Wszystkie aplikacje ładują się bezproblemowo i bez zbędnego czekania. Przełączanie pomiędzy nimi jest też dość komfortowe, ponieważ są utrzymywane stosunkowo długo w pamięci RAM. Mi osobiście bardzo dobrze korzystało się z tego urządzenia i chyba praktycznie ani razu nie zdarzyło się, żeby telefon mnie pod tym względem jakoś zawiódł. Moduły łączności również działają perfekcyjnie, ponieważ internet śmiga jak należy zarówno po Wi-Fi, jak i przy użyciu transmisji danych. Oprócz tego Bluetooth bezproblemowo łączy się z innymi urządzeniami, GPS świetnie określa naszą lokalizację, a ponadto możemy płacić tym smartfonem w sklepach dzięki modułowi NFC. We wnętrzu HTC U12 Plus znalazł się akumulator o pojemności 3500 mAh. A na ile on jest wydajny? Po pełnym cyklu ładowania, mając ustawioną jasność ekranu mniej więcej na połowie oraz korzystając z dołączenia się z internetem trochę z Wi-Fi i trochę z transmisji danych, uzyskamy czas pracy na ekranie w granicach 4 godzin. Czas ten uda nam się wydłużyć do około 5 godzin, gdy będziemy korzystać z samego Wi-Fi, a gdy przyciemnimy jeszcze trochę wyświetlacz, uzyskamy około 5,5 godziny pracy na ekranie. Zdecydowanie gorzej będzie wyglądała sytuacja, gdy będziemy korzystać z samej transmisji danych, ponieważ uzyskamy maksymalnie 3 godziny pracy na wyświetlaczu. A gdy będziemy zmuszeni zwiększyć jasność ekranu do maksymalnego poziomu, czas ten nie przekroczy nawet 2,5 godziny. Smartfon ten wspiera szybkie ładowanie przez zastosowanie technologii Quick Charge 3.0, które zdecydowanie się przyda w tym urządzeniu przy tych niewielkich osiągach pracy na wyświetlaczu. HTC U12 Plus jest wyposażony w aparaty, które naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Ten aparat na tyle jest złożony z dwóch matryc o rozdzielczości 12 megapikseli z przysłoną 1.75 i warto dodać, że jest to szerokokątna soczewka z technologią HTC Ultra Pixel 4. Druga matryca to teleobiektyw o rozdzielczości 16 megapikseli z przysłoną 2.6. Takie połączenie pozwala wykonać zdjęcia z dwukrotnym zoomem optycznym i 10-krotnym zoomem cyfrowym, a oprócz tego mała przysłona oraz technologie takie jak te Ultra Pixel 4 czy Autofocus 2 mają zapewnić wysoki poziom szczegółowości nawet w ruchu oraz gorszych warunkach oświetleniowych. Dodatkami w aparacie jest jeszcze laserowy autofokus oraz optyczna i elektroniczna stabilizacja obrazu. Jeśli chodzi o jakość zdjęć, to HTC U12 Plus jest jednym z tych urządzeń, które wiem, że nigdy nie powinny mnie zawieść. Osobiście bardzo często brałem to urządzenie ze sobą, gdy wiedziałem, że muszę zrobić jakieś fajne zdjęcia czy nagrać jakieś filmy, nie wyciągając kamery czy aparatu, bo wiedziałem, że efekty będą jak najbardziej satysfakcjonujące. Zdjęcia zazwyczaj są bardzo naturalne, dodatkowo mają sporo szczegółów,
oraz charakteryzują się sporą ostrością. Bez problemu wykonamy też zdjęcia makro, a fotografie przy tych gorszych warunkach oświetleniowych wyglądają stosunkowo bardzo dobrze. Jeśli chodzi natomiast o kamerkę frontową, to również mamy tutaj dwie soczewki. Obie mają matrycę o rozdzielczości 8 megapikseli z przysłoną 2.0. Te zdjęcia są niezłe, ze sporą ilością szczegółów, aczkolwiek nie zawsze, ponieważ w gorszych warunkach oświetleniowych, no, wypada już to nieco gorzej. Kolory są dość naturalne, a ostrość na dobrym poziomie, także myślę, że dla większości osób ta kamerka frontowa będzie w zupełności wystarczająca. Aplikacja aparatu nie jest jakoś mega rozbudowana, ale znajdziemy w niej kilka ciekawych trybów, takich jak panorama, tryb profesjonalny, mamy też zwolnione tempo oraz kilka filtrów kolorystycznych. Warto również powiedzieć, że mamy tutaj możliwość nagrywania w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę. Oprócz tego jest tutaj technologia 3D audio, która wykorzystuje wszystkie mikrofony, żeby rejestrowany dźwięk był jak najlepszej jakości. Jeszcze krótkie nagranie za pomocą kamerki frontowej w HTC U12+. Z kolei HTC U12+ za pomocą aparatu głównego nagrywa właśnie tak. Podsumowując, HTC U12+ aktualnie kosztuje w okolicy 3000 zł. Oczywiście w zależności od sklepu, w zależności od oferty, ale no te mniej więcej 3000 zł trzeba wydać. Moim zdaniem ten telefon jest wart swojej ceny, ponieważ dostajemy świetnie wykonane urządzenie, które mi osobiście strasznie się podoba. Dodatkowo mamy świetne głośniki multimedialne, mamy też bardzo dobre aparaty, ponadto rewelacyjnie płynny system oraz dodatki w postaci tego EdgeSense oraz cyfrowych klawiszy. Na pewno do tego smartfonu trzeba się przyzwyczaić, przede wszystkim przez te cyfrowe klawisze, ale z doświadczenia wiem, że to szybko przychodzi i potem korzystanie z tego urządzenia jest bardzo komfortowe. Może nie jest to urządzenie perfekcyjne pod każdym względem, ponieważ na przykład zabrakło złącza słuchawkowego, a bateria mogłaby wytrzymywać nieco dłużej, aczkolwiek i tak uważam, że HTC U12+ jest świetnym urządzeniem, które ja z czystym sumieniem mogę Wam polecić. Osobiście prawdopodobnie, gdybym miał wybierać obecnie telefon, to HTC U12+ byłby na czołówce listy smartfonów, które brałbym pod uwagę. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tym smartfonie, czy Wy byście go kupili, czy raczej zdecydowalibyście się na coś innego. Dajcie koniecznie znać też, jak Wam się podobają te klawisze dotykowe oraz funkcje pozwalające ściskać krawędzie. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć! Z kolei kamerką frontową w HTC U12+.